No i doczytałem, że można z tego zrobić albo żelkot, albo topkot. Czym to się różni? Szpachlówka finish jest koloru białego. Czyli wygląda troszeczkę inaczej niż ta uniwersalna. No i znowu wyglądam jak Teletubbies. Ostatnim razem tak wyglądałem jak jeździłem na motocyklu, tylko wtedy miałem taki żółty kombinezon. Witajcie w nowym filmie. Jak pamiętacie, ostatnio czekałem aż mi to wszystko zaschnie, żeby móc nałożyć drugą warstwę maty szklanej. No i zaschło, więc zabieram się do roboty. Ale nie będę Was zanudzał, to już Wam pokazywałem jak to się nakłada, więc szybko na timelapsie nałożymy drugą warstwę i potem zobaczymy co dalej. Dobrze, dwie maty nałożone i powiem Wam, że skończyła mi się żywica poliestrowa. Tutaj mam jeszcze taką resztkę, ale na samym dnie są takie gluty, że po prostu nie da się tego rozprowadzać. Także tego już nie będę używał. Tą całą puszkę zużyłem, także ona jest puściutka. Słyszycie, że jest pusta. No i została mi tylko żywica epoksydowa, ale nie wiem, czy można ją kłaść na żywicę poliestrową, więc jeszcze będę musiał doczytać. No i też Wam powiem, że dzisiaj już nie zdążę tego zrobić, bo to mi jeszcze nie zaschło, a musiałbym to odciąć przed nałożeniem tej warstwy. Więc dzisiaj już jest 18, idę do domu i jutro zrobimy tą część, a w międzyczasie poczytam o tej żywicy epoksydowej. No i słuchajcie, jest 19:30, jak widzicie tutaj już wszystko stwardniało, także będę mógł obciąć. Także jeszcze chwilkę dzisiaj popracuję. I widzimy się jutro. I końcówki odcięte, ale powiem Wam, że tutaj jest jeszcze świeże, dlatego zostawię co do jutra i odetnę później. Także trzymajcie się, do jutra. I mamy nowy dzień. Powiem Wam, że dzisiaj będę korzystał z żywicy epoksydowej. No niestety nie znalazłem informacji, czy można ją mieszać z tą żywicą poliestrową, ale też nie znalazłem informacji, że nie można. Więc mamy żywicę Epidion 53, jest jeszcze Epidion 5. Są jakby dwa gatunki tej żywicy epoksydowej. No i wyczytałem, że jeśli chodzi o utwardzacz, to Epidion 53 10 g na 100 g żywicy, czyli takie 10% utwardzacza. Jak pamiętacie, przy tej dawałem 1,5%, tutaj trzeba dać aż 10%. A w przypadku Epidion 5 12 gram, czyli 12%. Także co, otwieram i zobaczymy jak wygląda. I zobaczmy. Żywica jest taka biała, trochę przypomina benzynę. Tamta była niebieska, a ta jest biała. Wlewam pół litra. Tylko wiecie co, pół litra to nie jest pół kilograma. Ona jest cięższa od wody, więc tak naprawdę 400. Dobra, mam 400. I teraz wleję połowę utwardzacza. Już sobie kreseczkę dałem, wyznaczyłem połowę. I myślę, że będzie dobrze. Ale najpierw sobie okleję przyczepę. Także wlewam utwardzacz. Jeszcze. Ok. No i mieszam. Tu mam taki twardy pędzel do wyrzucenia, więc możemy nim i robi się taka mętna. I żywica nałożona. Powiem Wam, że nie widzę żadnej różnicy między tamtą a tą. Tak samo się nakłada, może troszeczkę łagodniej pachnie. Ale jeszcze Wam powiem, że poszła cała puszka. Zabrakło mi w połowie, musiałem dorobić kolejne tam 400 ml. No i nałożyłem cały kilogram żywicy na ten narożnik. Także teraz schnie i zastanawiam się, czy nakładać trzecią warstwę, bo to już będzie chyba za dużo. A myślę, że będzie za dużo, bo po prostu będzie już takie wybrzuszenie, takie nienaturalne wybrzuszenie, a dwie warstwy maty to naprawdę jest grubo. Więc pomyślałem, że na to tylko jeszcze żelkot damy i będzie fajna skorupa. Bo zobaczcie, tutaj mam dwie warstwy. Pierwsza mata i druga. Jak to się sklei, to mamy 3 mm grubości. Więc nie ma sensu trzeciej warstwy dawać, bo tak jak mówię, będzie za grubo. Wiecie co, przed chwilą widziałem się z sąsiadem i doradził mi taką rzecz, żeby nie dawać tutaj żelkotu na to.
tylko po prostu to rzeszlifować. Był przed chwilą tutaj i pożyczył mi taką maszynkę szlifującą. Już tutaj kawałeczek poszlifował. No i powiem wam, że fajnie to się nawet gładzi. I mam to wyszlifować tą maszyną i potem tam, gdzie będą nierówności, wyszpachlować to szpachlówką. Jak już to będę miał wyszpachlowane, to mam pistoletem nałożyć szpachlówkę natryskową. Byłem przed chwilą w lakierni, kupiłem tą szpachlówkę natryskową, no i po prostu będę teraz działał. Także rezygnuję z żelkotu, robię szpachlą i potem już na to pójdzie lakier. Ale jak tutaj robiliśmy testy, to powiem wam, że bardzo mocno się kurzy. Te igiełki z włókna szklanego pylą się niemiłosiernie. Było to widać właśnie tutaj pod tym słońcem. I sąsiad mówi, że wieczorem będzie mnie wszystko kłuć i będę się drapał. Więc ja pomyślałem, że będę to robił w masce i dodatkowo mam do tej maski kupiony taki strój lakierniczy. Więc teraz po niego pójdę, ubiorę się odpowiednio i będę szlifował. Ale wiecie co, jeszcze jedna rzecz. Muszę odciąć ten pasek, chociaż to jest jeszcze świeże. Ta żywica epoksydowa bardzo wolno wiąże. Nie wiem, co jest grane, ale nie chce zasychać. Jest cały czas miękka. No ale muszę to odciąć, bo jak tutaj będę papierem ściernym dojeżdżał, to muszę mieć równą krawędź. Tak wygląda ten kombinezon. Jest to kombinezon ochronny Boll. XL-kę wziąłem. Wzrost od 180 do 186. Ja mam 184, więc powinien pasować. Ubieram. No i znowu wyglądam jak Teletubbies. Ostatnim razem tak wyglądałem, jak jeździłem na motocyklu, tylko wtedy miałem taki żółty kombinezon. Dobra, ale mniejsza z tym. Ubieram teraz maskę. Coś takiego i będę szlifował. Sprawdźmy jeszcze tylko, jaki tu jest papier. P60. Jest tutaj założony nowy pasek. Także zobaczmy, jak to działa. A, nie podłączone. Cyk. Także czymś takim będę szlifował. Mógłbym to zrobić oscylacyjną, ale podobno tym jest lepiej, bo nie robi takich gór i dolin. Także tu będzie prosta płaszczyzna. No słuchajcie, świetny jest ten kombinezon do takich prac. W ogóle się nie spociłem. On jest taki właśnie z takiego śliskiego materiału, ale chyba przepuszcza powietrze. Więc tak, mam wyszlifowane, odpylone. Teraz odtłuszczę to acetonem i będę nakładał szpachlówkę. Odtłuszczone, ale pokażę wam, jak wyglądają wióry po szlifowaniu. To jest właśnie ta mata szklana zmieszana z żywicą. To się strasznie pyli. Jak to wam się dostanie do płuc albo do oczu, to kaplica. Dlatego uważajcie. A to jest właśnie ten pył, który się sypał po szlifowaniu. Także jest tego mnóstwo. Zanim to rozmieszam, powiem wam, że będę nakładał to najszerszą szpachelką, jaką posiadam. Także rozrabiam. Wyszpachlowałem, teraz czekam, aż zaschnie i będę szlifował. Ale tym razem szlifierką oscylacyjną. Przelecę to papierem P240. Fajnie się wyszlifowało, tylko powiem wam, że gdzieniegdzie jeszcze są takie dziurki, jak tutaj na przykład. Takie mikro dziurki, ale ogólnie jest bardzo gładkie. Nawet słychać, że jest takie piękne, gładziutkie, wyszlifowane. Nie ma żadnych zadziorów. I teraz będę nakładał na tą szpachlówkę natryskową. Dzisiaj ją kupiłem i pokażę wam, jak to wygląda. To jest właśnie szpachlówka natryskowa. Polyester spray filler. Podkład wypełniający. Do tego jest utwardzacz. I można rozcieńczyć od 5 do 10% z rozcieńczalnikiem, który kupiłem razem z farbą, więc idę po niego. Tu jest przy farbie rozpuszczalnik. Kupiłem też papier ścierny na mokro, ale to później.
No i byłem w garażu właśnie po pistolet natryskowy. Jak pamiętacie, malowałem nim oborę jakiś czas temu, więc mam nadzieję, że do nakładania tego podkładu będzie dobry. Tylko żeby to nałożyć, muszę dobrze okleić przyczepę i te otwory. Także działam. Jak widzicie, zrobiłem szczelne okna ze stretchu. Mam nadzieję tylko, że to nie puści, bo czasami jest taki przeciąg i wyrywa. Więc najlepiej, żebym do przyczepy nie wchodził i nie pociągnął za drzwi, bo wtedy może wystąpić przeciąg i mi to zerwie. Dlatego teraz odtłuszczam i rozrabiam ten podkład. Ale wiecie co, jeszcze chyba sobie okleję przyczepę, żeby czasem jej nie ubrudzić. Dobrze, jak widzicie, górna część przyczepy oklejona, tutaj z boku również, nie powinno się nic zabrudzić. Będę pryskał tylko tą część. Także tu mam zabezpieczone, tu również, koła zabezpieczyłem, mower zabezpieczony. Tam już mam nadzieję nie dojdzie. Także teraz odtłuszczam acetonem. Teraz muszę się przygotować do pryskania. Złożę sobie ten pistolet. Tutaj jest na opaskę zaciskowa. Zobaczmy, czy działa. Pamiętam, że tutaj się odkręcało. Działa. Wiecie co, ale założymy sobie dłuższy przewód. Tutaj mam taki dłuższy. Kupiłem go, jak malowałem oborę. Także teraz się przyda. Założyłem, tak to wygląda. Teraz będę mógł wszędzie dojść, aż do końca. Także cieszę się, że mam takie sprzęty. Przydają się w najmniej oczekiwanych sytuacjach. Tutaj przygotowałem sobie karton, żeby przetestować ten pistolet. Czytam, jak rozrobić. Jest 100 do 3 albo 4, czyli jakby 3% utwardzacza albo 4. To to jakby 3 albo 4% utwardzacza plus 10% rozpuszczalnika. Rozrobię połowę. Jest to takie fioletowe. Tutaj mamy 0,8 litra, czyli 400 ml wlewam. O, ja cię kręcę. Tam jest do wymieszania to wszystko. Ubiorę się w kombinezon. No i zmieniło kolor na biały, ale jeszcze przemieszamy listewką. Dobra, jest wymieszane. Wlewam 400 ml. To sobie zatkamy, żeby się nie wylało. I tak, 3% ze 100 to jest 3 ml. Razy 4, 12 ml muszę wstrzyknąć. A tu mamy 30 ml, czyli 1/3 tego. Dobra, mieszam. No i teraz rozcieńczalnik. Ile tam było? 10%. Z 400 to będzie 40 ml. 40 ml. To jest tyle. Tu mam 50, więc dałem trochę mniej. No, zrobiło się takie dziwne. No, ale cóż, może takie ma być. No, teraz lepsze. Ubiorę maskę, strasznie śmierdzi. Dobra, to ubiorę maskę, wleję do pistoletu, ustawiam timelapsa, bo trochę nie mam czasu i będę pryskał. Dobrze, moi drodzy, tak to wygląda. Śmierdzi niemiłosiernie. Dobrze, że miałem maskę. No, jest taki baranek. Znaczy baranek, no w sumie taka farba. Nie wiem, czy za dużo nie dałem, ale ja to będę jeszcze szlifował, więc chyba jest dobrze. Tak jak mówię, śmierdzi, także uciekam stąd. Tylko wam tak szybko jeszcze pokażę. No, lepiej to wygląda. O wiele lepiej. Wygładziło się. No i pół litra, w sumie to 0,8 litra, poszło całe. Także idę teraz to umyć. Mam tam nitro w tamtej bańce. Umyję to i co? Czekam, aż wyschnie.
Wszystko pięknie domyłem, pokażę Wam. W środku jest czyściutko, dysza tak samo. No i co, będę musiał gdzieś to teraz zutylizować, ale to zrobię potem. Może jeszcze się przyda do czyszczenia. No i tak, na puszce pisze, że ta warstwa schnie 2 godziny w temperaturze 20 stopni Celsjusza. Już jest późno, słońce zachodzi, więc dzisiaj sobie robię przerwę, idę na kolację. Ostatni rzut oka, jak to wyszło? No już lepiej wygląda, już nie jest takie żółte, tylko jest pod kolor przyczepy. Także żegnam się z Wami i widzimy się jutro. No i witajcie w nowym dniu, zaczynamy ponownie robotę, tym razem zrobimy ten fragment. Powiem Wam, że tutaj nie musi być wyszpachlowane, tu nie musi być gładko, ponieważ tutaj przychodzą te plastikowe elementy, dlatego na to nałożę sobie żelkot. Mam biały żelkot, nałożymy, uszczelnimy i będzie ładnie wyglądać. A to będę dzisiaj szlifował, bo są gdzieniegdzie takie jeszcze zadziory, tu mi się za dużo nałożyło. Tutaj mi taśma spadła i troszeczkę wyszarpało. No i ogólnie muszę jeszcze to przeszlifować i gdzieniegdzie może jeszcze szpachlówkę nałożymy, żeby wyrównać ostatecznie jakieś dziurki. Także taki jest plan. Rozrabiam teraz żelkot. Także przygotowałem żelkot. Tak to wygląda. Mam tutaj 5 litrów. Kosztowało to 175 zł razem z utwardzaczem i z korektorem parafinowym. No i doczytałem, że można z tego zrobić albo żelkot, albo topkot. Czym to się różni? Żelkot to jest właśnie to. Tak na marginesie. Wziąłem kolor RAL 9010. Po dodaniu utwardzacza 2% się dodaje i powstaje żelkot, ale on po wyschnięciu jest klejący. Cały czas jakbyście dotykali, to będzie klejący. Dlatego, żeby nie był klejący, dodaje się korektora parafinowego, również 2%. Tutaj mamy napisaną instrukcję i wtedy powstanie topkot i on wtedy nie będzie klejący. Dlatego ja robię topkot, czyli dodam 2% tego i 2% tego. Także wlewam. Na początek rozrobimy sobie 200 ml. Ponieważ robię to pierwszy raz. Dobrze, mam 200. Teraz 2% utwardzacza, czyli 4 ml. Mam 4. Dobrze, i teraz 4 ml korektora. I mieszam. Nakłada się tego dwie warstwy. Pierwsza warstwa musi być cieniutka, żeby powietrze wyszło, a druga może być już grubsza. Dobra, mamy. I tym razem użyję kuwetki. Mam wałek, trochę mniejszy, idę malować. Pomalowałem, tak to teraz wygląda. Gdzieniegdzie są jeszcze takie dziurki, dlatego jak przyjdzie druga warstwa, to już wszystko będzie idealnie. Ale na razie tak to zostawiam do zaschnięcia. No miałem troszeczkę więcej tego żelkotu, w sumie topkotu, więc postanowiłem pomalować od dołu przez cały pas, aż tam do przodu. Bo właśnie żelkot zabezpiecza laminat przed warunkami atmosferycznymi, więc nawet dobrze, że mi zostało. Tutaj mam taką dziurę, niestety nie udało mi się tą matą tutaj dojechać, więc ją zaszpachluję, ale to zrobię później. Ogólnie fajnie wyszło. Także tutaj mam zabezpieczone i tutaj. Czekam aż wyschnie i robię drugą warstwę. Minęło 2 godziny, warstwa jest już sucha, nie klei się. Także teraz mogę rozrobić troszeczkę szpachli. Załatamy tą dziurkę. Także wczołgam się pod przyczepę. Nabierzemy trochę tego i tą dziurę zaklejam. Zostawiam do zaschnięcia. Dobra, rozrabiam kolejne 200 ml topkotu, ale powiem Wam, że bardzo łatwo odchodzi od kuwetki. To jest właśnie taki zaschnięty topkot. Nie jest klejący. Jest taki jakby gumowaty. Fajne to. Topkot rozrobiony, za chwilę wleję go do kuwetki, ale tutaj mam zanurzony wałek w acetonie, żeby mi nie stwardniał, więc muszę go ładnie teraz wyczyścić. Może tutaj się uda. No i jest gotowy do użycia. Druga warstwa położona, od razu zrobiło się bielsze. No i teraz przechodzę tutaj i będę szlifował to papierem ściernym, aż do uzyskania gładkiej powierzchni. Zrobię to papierem o gradacji 320,
Także tą 240 ściągam, przyklejam tą i szlifuję. Całość wyszlifowałem, ale jeszcze gdzieniegdzie mam takie dziurki. Tutaj, tutaj. I to będzie widać, jak nałożę lakier. Dlatego kupiłem jeszcze jedną szpachlę. Jest to szpachlówka wykańczająca i nią wypełnię właśnie te wszystkie ubytki. I potem znowu przeszlifuję, no i już będzie gotowe do kładzenia lakieru. Jak widzieliście, odpyliłem kompresorem, odtłuściłem acetonem i teraz rozrabiam szpachlówkę. Szpachlówka Finish jest koloru białego, czyli wygląda troszeczkę inaczej niż ta uniwersalna. No i zobaczmy, jak ona się nakłada. Tutaj mam otwardzacz. Kolor taki sam jak poprzednio przy uniwersalnej. No i teraz mieszam. Polubiłem rozrabianie na tej folii streczowej i na desce, ponieważ bardzo łatwo to potem wyrzucić i oczyścić. Dobrze, moi drodzy, wyszpachlowane. Teraz to musi wszystko zaschnąć. Znowu zeszlifuję. No i tu już będzie można kłaść podkład, a potem lakier. Także czekam odpowiednią ilość czasu. Nie wiem jeszcze ile, ale będę sprawdzał, aż stwardnieje. Na razie się jeszcze wałkuję. Tu jest napisane od 25 do 35 minut w temperaturze 20 stopni. Także mam pół godzinki przerwy. No i powiem wam, że minęło półtorej godziny. Po pół godziny to było jeszcze miękkie. Nie dało się tego szlifować, bo było miękkie. Więc postanowiłem jeszcze dłużej poczekać. No i czekałem półtorej godziny, teraz już jest twarde, więc mogę rozpocząć szlifowanie. Dobrze, skończyłem na dzisiaj. Wszystko jest wyszlifowane, gładziutkie, gotowe do lakierowania. Powiem wam, że musiałem tutaj oderwać te taśmy i również przejechać tutaj szlifierką, ponieważ miałem takie cięcie. Nawet tutaj odkleiła się taśma i mi ubrudziła naklejkę, także miałem takie ostre cięcie. Nie wiem, czy to się da domyć, ale na ścianie dało się to wyszlifować, a po naklejce nie chcę szlifierką jeździć, więc postaram się to jakoś wyczyścić albo dotknę ją po prostu do tego miejsca. To jeszcze się zastanowię. Także jutro lakierowanie i robienie podwozia barankiem. Tak jak wam mówiłem, podwozie wypełnię barankiem, to lakierem, ale to już w kolejnym filmie. Także trzymajcie się, do następnego. Cześć!